Ma tutaj Spartia TX, a dzisiaj gramy sobie. A co to sobie gramy? Solo Q wróciło. Solo Q wróciło do LoL'a, także gramy sobie Masterem. Zdałem, że Masterem sobie napieprzę, bo ostatnio nim gram dużo na Flexie, także można Diamencie też będzie tak działał. Zobaczymy, to jest presezon. Ludzie tutaj raczej grają trochę lżej niż normalnie, także wierzmy w siebie. Nas już znam idzie. Lucian na bocie, miał być Teemo, na szczęście go typek nie wziął. I co? Przypominam o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny pod tym filmem. Zostawcie te rzeczy i śpijcie spokojnie. Także Master Yi, powrót Solo Q. Mój piesek zwykle skowycze spod stołu w ostatnim odcinku szczekał jak szalony. Chyba, że wam go nie dałem, bo był tak gówniany. Dobra, Murzynku, powiedz mi tak. Powiedz mi, o co tu chodzi? Co ty planujesz w ogóle? Jesteś czarny? Ile? Dobra, magiczny gizmus. Ten jaki ma nick? Acelito. Dobra, tylko ten gościu ma taki śmieszkowy nick. Śmieszny nick, nie? Wiecie, że śmieszny, wiecie. Wiecie, co chodzi. W ogóle pojawia się blue kilka sekund wcześniej, 2 sekundy, coś takiego. To jest, nie wiem czemu tak jest, no ale tak jest. Nie będę smajtował blue. Nie opyla się. Lepiej zesmajtować żabkę. Master ogólnie jest dosyć mocny jak dla mnie. W mecie asasynów, rengarów, talonów i innych. Master daje radę. Ja go lubię. Lubię nim tu grać. Chociaż mają chamski team dosyć, bo mają Anivię, Mundo i tego Dariusa. Także no bez jakiegoś Last Whispera się na pewno nie obejdzie. Bo dodatkowo mamy full AD team. Także oni mają samych tanków. Fajna gierka. Fajna gierka się szykuje. No ale Last Whisper i damy radę. Nawet jak to przegram, to się nic nie stanie. Zobaczymy, zależy jak ta gra pójdzie. Bo jak ona będzie tak głupia. Fajne. Fajnie to było. Fajnie, fajnie to było. A Boże. No to widzicie, właśnie tak działa solo queue. Gościu bierze Nasusa na mid. No wiadomo, no nie potrzebny byłby żaden apekery, tylko po prostu Nasus na mida. Tak się gra w nowoczesnej Polsce. No właśnie, tam znowu to jest Polak. A tak się unika basic attacka. Reda. Zesmajtujemy sobie Reda, bo on nie tak ma trochę dużo obrażeń. Maksujemy kill oczywiście, dawaćmy tutaj. Ostatnio widzę filmy codziennie się pojawiają. Przynajmniej kilka się pojawiło, także mam nadzieję, że. No miesiąc. Ten miesiąc, jeżeli chodzi o statystykę, zapowiadał się bardzo dobrze przez to, że nie wstawiłem filmów. Ile ja nie wstawiłem tych filmów? Kilka razy nie wstawiłem jednak filmu. Mało ogólnie było filmów w tym miesiącu, także trochę przykre. Że jednak tak zbezcześciłem ten miesiąc. No nic się nie stało. Dobra, widzę, że ten Nasus sobie już troszeczkę lepiej radzi. Ani wie, jest pod krople na szczęście. Aha, to wszyscy to widzieli. Nie mam za bardzo gdzie wejść. Ten gościu też gra defensywnie strasznie. Ja myślałem, że on padnie od Reda, co? Co jest? Ten nie padł od Reda? Słaboszczaki. Ale wzięliśmy chyba jego tego, nie? Mam nadzieję, że wzięliśmy jego flesza. Close! To było blisko. Hans close taki prawie, że. O, ładnie. Ej, gościu, bad. Fajnie, Lucian, że myślisz o przyjacielach i tych innych. Zabij go. Człowieku. Dobra, idę tu, idę tu. Nie będą cię gonić na pewno. No, nie gonią cię. To było tak close, że aż padłaś. Babiczko.
Mogę sobie pójść pod, pod łuk. Typeczku. Zabiłbym tą Jinx chętnie. Oła, czy on przypieprzył to całkiem w mordę? Ma trzeci level! Nie rozśmieszaj mnie, Mundo. No nie zabiłbym jej, ona pewnie ma jakieś heal'a i w ogóle inne te gówno. Dobra, cofnij, albo nie, no po co ją cofać w ogóle? Po co ją cofać? Ludzie, przecież ja nawet nic nie ten. A tu im wart przed chwilą kapal. Czwarty level Mundo. Co to za item? Okej, okay, taki item na Mundo to... trochę patologia, no ale dobra. Jak lubisz takie itemy na Mundo? Spoko, nie zaszkodzi. Magiczny gimbus. Weźmy sobie szybko wilczki. Weźmy blue i może coś tam spróbujemy jeszcze raz na tym bocie. A dużo mi zadają strasznie. Na tym topie słabo, ta Riven, chociaż 35 farmy też nie, no 40 nawet, to jest słabo bardzo. Myślę, że tam jest trochę lepiej. O! Mówiłem, że jestem, że jestem słabo. To tylko nie idziesz po mojej blue. Co ty odpieprzasz? Ty chamie! Ruski, pruski. Dobra, nieważne, oddałem mu to, bo ja mogłem to smite, nie widzieliście, no ale już. Oddam chłopu. No to ma 50 farmy, to mu się należy. Build taki śmieszny, dobra, już to nie będzie. Co ty chcesz ode mnie, typie? Co ty tam widziałeś? Gravesan, zobacz ile on HP, ile tu masz. Znaczy mnie. Pójdźmy sobie szybko tubą smite'a. Nie będziemy stać jeszcze na to. W ogóle słabo farmy. On 33 farmy tylko. Dobra, weźmy to zasmajtujmy. Już nie będę tego Q używał. Dobra. Pada. Przejdźmy się może na top. Nie, ona padła już. Ulti. Już ulti. A, no użył już ulti. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić tobie? Po tym nie będziemy nadal stać na... Kur... Przez to, że się tak nic nie dzieje za bardzo w grze, no to... A, nie stać na tego. Uff. Jakoś to zrobiłem. Nasu, spadłeś? Nie. O, co tam się dzieje? Ten Graves trochę kampi tego bota. No, trudno. Drake'a pójdą. Prawdopodobnie. Pomogą mnie iść, wiadomo. Log, log, log! Lucian, nie zesraj się, chłopie. Nie idą Drake'a na szczęście. Idę na bota, może tam coś pomogę, ale wątpię. No ładnie, jakbym miał ulti. Poszło. Tu jest Graves. Tu jest Graves. No, a napadnie, na pewno. No nie ma szans. Znaczy ma ulti. Słabe. Teoretycznie mogę coś ugrać. W praktyce. Znaczy tu jest chyba Graves. No jest. Jest chłopin. Chodź tu. Fuck! I do something, a co miałem zrobić? Wpieprzyć się, gościu, ty jesteś takim czarnuchem, a nie możesz nawet przebiec na tego bota, jak jakiś bolt zesrany. Ej, nieważne, ty. Gościu mnie ciśnie, a w sumie co? A, nieważne. Nieważne, ludzie, nie przejmujcie się tym, co gadam. Ostatnio, właśnie, muszę coś nagrać, jakieś, tak sobie myślałem, o jakimś
Pamiętacie znaczy niektórzy widzą, może pamiętają, jakiś, jak był specjal na 10 kasubów i było takie ala Q&A, w którym sobie robiłem jajca. Nie no, co ty, wiecie, jajcowałem w tamtych pytaniach, jakby ktoś nie wiedział do tej pory. Także myślę nad tym, żeby to znowu zrobić. Tylko zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Zobaczymy, jak to będzie. Bo teraz niedługo mam zaliczenia na studiach. Nie wiem, czy będzie mi się chciało i czy będę miał czas robić takie rzeczy. No, tyle. Mógłbym mieć pasywkę jak Jax, żebym się stakował jeszcze atak speeda. Czy ten gość mnie by zabił? Odsuń się, bo tu idzie ten kretyn. Ja nie miał flesznęła, serio? Nice. Ładnie, ładnie nas już ją zmusiłeś. Ładnie z twojej strony, chociaż to było takie trochę chamskie, ale ładnie i tak. Dobra, weźmy to i cofnijmy. Ja sobie lecę ogólnie masterem pod taki build podkryty. Nie wiem, czy każdy to lubi. Phantom, Infi. Ja lubię tego builda bardzo. Także, no wiecie. To nie jest żaden poradnik, jakby co mówię, to zawsze. To nie jest żaden poradnik, to jest taka luźna gierka. No bo, wiecie, jest presezon. Jakieś tam poradniki może do Rengara porobię. Może do kogoś tam, nie wiem, do kogo mam porobić. Opadnie on. Szkoda, no ale było blisko. To było ładnie. Tak, jak te smajty wszędzie. Czy smajt w sensie. Ops. Bijemy ich? Nasus. Nasus, Nasus, powiedz. Powiedz szczerze. Co chcesz robić w tym plenerze? He! Żart. Uciekaj, typie. Niemiła sytuacja. Drake'a robią. Riven nie ma. A, Riven nie ma typu. No nie wezmę tego za nic, no ale to jest na szczęście tylko mountain. Ona za chwilę padnie. Lucian to się nawet nie przejął, po prostu sobie zrobił. Siedzi na bocie. Gierka na razie się średnio zapowiada, ale to wydaje mi się nic. To jest tylko taki naprawdę wczesny early game. Także kto tam padł? Padła dwa razy i Riven tam trzy, nic się nie stało. Darius i tak będzie gównem później. Nieważne jak to tam pójdzie. Darius, według mnie Darius jest słaby w late game'ie. Pod armor. Znaczy taki wiecie, podtankowany mocno, ale buduje Last Whispera. Będzie git. Gościu nawet nie będzie mógł powiedzieć nic. Jest w ogóle zero ganków w tej grze. Po prostu biegam po dżungli farmie. Elo, farmujmy tą głękę. Uciekniesz ma. Ła! Za ile? Flashuj w to. Jezus Maria. Nie wiem jak nie trafiłeś tu. Padnie ono. O! Nice! To jest moja Riven, moja Riven. Można było to ograć, nie ograłem, trudno. Ona ucieknie? Chyba nie. I boosted, what? Gościu, sam się wypieprzyłeś. Masz dwa dedy, ja mam jeden. Ja mam farmę prawie jak ty. Dobra, nie prawie. Jestem daleko do jego farmy, ale trudno. Czy live stream mi się przydał? Wydaje mi się, że wolę to. I pójdę sobie zrobić górną dżunglę i może pomogę coś na topie, bo ta Riven wydaje mi się przyszłością tej gry, chociaż ten ładnie farmi bardzo. Ładnie gra, on ma 90 AP. Jezus Maria, no czemu ja go tak nie nagrałem? Lepiej wygląda niż mój Nasus, jeżeli widzieliście jakiegoś. Jeżeli wstawiłem jakiegokolwiek Nasusa. A to płaczę się, jeżeli wstawiłem. Dobra.
Weźmy sobie Reda i na topa. Wypieprzajmy. A, na topie nic nie ma, okej. Are you AFK? Yes! Znaczy wiem, że farmie za dużo trochę. Przesadzam z tą farmą. A, Warda tu ma, okej. Aż tu Warda, okej. Spokojnie, ja tu postawię tego. Bet na teleport, rozumiem. Dobre, Riven to wyszło. Ona ma ulti? Nie używa. To ulti trochę nie w czasie, że tak powiem. On jest E-double. Ładne! O Boże. Ten Lucian trochę... Ten nas jest z Lucianem trochę flame, ale trudno. Dajcie muzyczkę, bo tutaj muzyczka to jest najważniejszy element kultury. Także oczywiście przypominam o jego istnieniu. Ona będzie silna w late game'ie, teraz jest na razie słaba na szczęście. Weźmy sobie wilczki. Będę miał za chwilę ulti, wtedy bym chętnie zabił tam Anivię. Ona pushuje? Tak. Trochę naokoło zapieprzam, ale trudno. Ona tu zablokuje tę ścianę? Aha, tą zablokowałeś. Dziewczynka! Oła. Nie wiem, jak pobiegła jedna. Boże, nie wiedziałem, że smite nie zadaje jajku. Wiedziałem, że jajko dostaje obrażenia od... Bardzo słaby był. Bardzo słaby był. Nie, Q! Nie miałem wizji! Nie miałem... Wizji! Fuck! 666 golda przed chwilą było. Nice. Nas sporo mu zada. O, dosyć długo. On ma z W tą tarczkę! Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że z masterki on ma tę tarczkę. Chyba, że ze slowa. Możliwe, że ze slowa. Nie, nie spojrzałem. Ale raczej ze slowa powinienem mieć, jeżeli ją w ogóle ma. 2-3, nie źle. To jest solo queue, jednak to jest diament. Niby gram na diamenty, wiecie, diament 5 w ogóle. To jest prawy, nie? Bo ja skończyłem z diamentem tą grę, było fajnie. Ładnie bardzo. Ładnie to zrobiła ta Riven. Ona ładnie gra, nas jest też. Ładny team, ja ich lubię. Co mnie to, żeby mnie wyzywają? Ja gram masterem, to wiecie. Ludzie mogą z góry myśleć, że jestem ścierwem, bo gram masterem, ale... Nie przejmujmy się takimi globusami. Chyba oni, nie wiem czy oni tego nie robią. Ops. Tutaj jestem. Chodź tu. Kretynie, Boże. Lepszy. Jestem kryta w... A niepotrzebna walka. Po Drake'u?
to normalny walczy pod ręką. Znaczy wiecie, no nie jest bajtowe. Nie, ale to sła! O, Riven na topie. No już mogę zostać na tym topie, padnie tam. Nie tepaj tam! What? Ej, ona coś robi. Żart. Pod Rejku nie wiem, czy powinniśmy walczyć. Wydaje mi się, że nie. Ona powinna troszeczkę wcześniej tepnąć i nie powinniśmy się napieprzeć po tym Rejku. Wszystko, co powinniśmy zrobić, tym się... Ale to i tak, wiecie, to nic się nie stało. To jest Diamond Elo, nie? Diamond Elo to jednak... Thunderlord, Lucian. Gościu, nie wyzywaj mnie. Siema. Bardzo ładnie go wyssałem tym Reinet Kingiem. Ale wiecie o co chodzi. Co on pisze? What's wrong with Thunderlord? Ej, tylko nie na mojego reda. Ej, dziewczynko! Jezus Maria! Ty piarka chciała mi zabrać reda. Trzymałem 8, 5, 14, 14 level. Ale to nie zmienia faktu. To było chamskie i nie do przyjęcia. Zbuduję sobie teraz albo Infi, albo Last Whisper, a tak myślę, które. Ale i Infi zbuduję, bo Last Whisper przyda mi się w late game'ie. A mid game'ie bardziej Infi. Także wiecie, także właśnie ten. Weźmy to. Ładny atak speed mam bardzo. Wydaje mi się, że jest duża szansa na wygranie tej gry. No ale to nie jest tak 100%. Co chcesz, dziewczynko? A, idziemy na mnie. Po co ty zrobiłeś? Wolałbym zabić tego typu. Oła! Zaraz wykończyli właśnie. A! A ja chciałem z Riffę! Uwierzyłem jej! A ta mi wypieprzyła, znaczy nie ona, ale... Dobra. Co by to było? Nie powinienem w ogóle tam łazić. Powinienem zabić wilczki i uciekać. A ja łażę jak kretyn po tych krzakach, jak idiota, jakiś bushman zesra, ale trudno. Bushmeny tak mają, wiecie, ciężko wyjść z uzależnienia, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Nie, on ma jednak z... chyba ten tarcz, nie wiem co. Witanka. Wow, nice, Riven. Ta Riven jest dobra. Pochwaliłem Riven, widzę już jak macie tilta. Ale trudno. Biegnę! Wow, ja tam ogram spokojnie. What the? Co? Nie wiem z czego ja dostałem tyle obrażeń. Ale jedna z moich gorszych gierek masterem. Ale trudno. Nic się stało. Gierki się różnie zdarzają. Ładnie bardzo. Ta Riven naprawdę, Jezus Maria! I pomyśleć, że ja jej reda nie oddałem. Ja jej reda nie oddałem. Teraz mi wstyd za całą Polskę. Ten Nasus, jak tam on sobie radzi? On ma 3-4... O kurde, AP Nasus. Ludzie już tak wiecie, był ten Nasus na topie, ale teraz zaczęli tak przesadzać i robią AP Nasusa. I kurde, widać daje radę. Nice. Maska jest na niego według mnie jednym z lepszych itemów. Nie wiem czemu jej nie budowałem u siebie tam. W ogóle moja gra była taka, na susem taka. No można było lepiej zrobić. Ja tam trochę za bardzo leciałem zwykły build. Ale nic się nie stało. Nic się nie stało, bo jest push, jest top. Death Dance is so OP. I am so tanky.
czy będzie im Drake'a, bo bym podszedł Drake'a. Sporo do klepki. Oni się chcą bić, nie? Co ty mi napieprzył ten gościu na combo, także... Ja to mi średnio. A mogłeś sobie wziąć staka, widzisz? A mogłeś sobie wziąć staka, synek. Nigdzie nie ma wardów. Znaczy możliwe, że są wardy trinketa, bo... On ma dary trinketa. Tutaj postawili wartę. Botlane się zaraz puszuje, także spoczkęc. Można ich robić, bo Mundy nie ma ulti. Można to zrobić tak. Dobra, żegnamy się z panią. Serio? Też to fleczne? Ja pieprzę. Najlepszy flesz w życiu. To jest gdzieś ta drink, czy nie? No to było słabe, no ludzie. Po prostu, źle, ale źle mi się kliknęło, nie, bo laga miałem. Nie wiem, czy to widzieliście, można na nagraniu tego nie było widać, ale ja miałem laga. ZZ Portal, pieprzyć, full up in Asus. Kurde, mogłem takiego Asusa nagrać. Nie wiem, czy po prostu nie nagram go jeszcze raz, a teraz wysłyszycie o jakimś tam Asusie, a tak naprawdę go nie będzie na kanale. To jest bardzo możliwa rzecz. No ale trudno. Dobra, weźmy sobie Reda. No ta gra jest raczej wygrana. To jest oczywiście solo queue. Wiecie, na moje melo 5-6. Nie lubię za bardzo nagrywać na swoje melo, tak jak mówiłem, bo no za bardzo, za mało się skupiam, a za dużo gadam. To jest jednak minus trochę nagrywania na swoim. Co wy tutaj? Idę, idę. Mam tego, smite, nie? You are so dumb. Ale całam się śpieszy. Mi się nie śpieszy, to wam się śpieszy. Siema. Chyba sur będzie. A nie, nie mam sur. Infi, Phantom Dancer. No bo, daj, powiedzmy sobie szczerze, za bardzo się nie napieprzę z Sindariusem. A reszta nie jest zbyt tanki. No nie no, ten mas, ten Munda jest trochę tanki, ale reszta... Takie te... psiaki takie, że szkoda gadać. Za bardzo. No to jest to zwane trochę za bardzo. O, wzięliście akurat to wam? Bardzo ładne ulicy, w ogóle wygrałem bardzo. Trochę się tak boję trochę wbijać. To jest trochę mój problem. Ogólnie ostatnio. Asasynami. A, widzieli. Najbardziej. Siema! Mordo. Siema double. Jak to było tempe, ludzie. No to jest możliwe, że to z kimś gry, ale chyba nie. Gdzie idę z slow? Siemka. Tak się wychodzi z każdej opresji. Ale ja jednak wyjdę z niej trochę bardziej, bo jednak mogę umrzeć. Chyba koniec gry. Tak to wygląda mocno.
Miła gierka bardzo. 7-6, taka z mojej strony taka po prostu normalna gra, no nic ponad cokolwiek. No, ale takie gry też się zdarzają. A, tu nie będzie już mobów, nie będę już mobów. Dobra, sur. Tyle, jeżeli się podobało, taka gierka luźna, na rankedzie nawet, no to dajcie znać w komentarzach, zostawcie też ocenę pod filmem i zostawcie suba na kanale. Tyle. Na razie.